wzięte słuchawki, bo rozplątywałem kabel. Tak, już nie dałeś Milanowi dogadać się do końca, do kurde blaku. Aha, czyli ona ogólnie się pojawiła, chciała nam strzelić mowę, a... I dostała złej Boże w kanale 11. Dobrze. Kurde. Pragmatyzm ponad wszystko. Wiesz co, to miało jeszcze chwilę potrwać. Ale mam chamski pomysł. Teraz Harry powinna powiedzieć, chcesz to nie honorowe i rzucić na Shinsepa, żeby ją obronić. Chcesz być aż tak durny? Nie. To już byłby lawful stupid, a nie lawful good. Tak. Czy jak to... Po prostu lawful retard, a nie lawful stupid. To jak się Welsh śmiał, że paladyn to jest lawful anal. Tak. Charakter. Czy przeżyła? Praworządny analny. Znaczy inaczej, chwila, cisza, bo chcę się dowiedzieć, co się stało. Jak po prostu widać taki błysk światła i takie pfff. Ja o ciebie tak, jest akcja typu zespół R znowu błysnął. Aha. No ja coś takiego. Ja mam inny pomysł, co mogło się stać. To jest coś takiego, że stoi taka mała dziewczynka, bo to jest taka mała dziewczynka, tak? Coś w tym stylu. No i ona tak podnosi rękę, że coś powiedzieć, otwiera buzię. Nagle wchodzi przez nią taki wielki błysk energii. On znika i wiesz, stoi taka sama z podniesioną ręką, spalona bez połowy ubrania. Ona niewiele miała na sobie już wcześniej, więc wiesz. W tym momencie jesteśmy na poziomie Yatamara, jeżeli chodzi o close damage. Okej. Jorno Yataman. Więc błysnęła. Tak, więc ogólnie ona tak właśnie z podniesionym palcem jednym w górę, jak chciała zacząć przemowę. Opuszcza ten palec. A w zasadzie to nic, nieważne. Mogę poprawić, jeśli jeszcze stoi, bo ja już też mogę rzucać finishera. Z plus 3 jeszcze walczę. Zrób tak, że odpalili we dwóch naraz. Jak chcesz, to jeszcze ona jeszcze stoi, więc możesz jej poprawić. Dobra, zużywam 3 ładunki amunicji. Mówisz, że to 3 razy sztuka, tych dwóch wcześniej villainów, którzy sobie pogadali, to dosyć. Fuck. Fuck. Poszło, ale 7. Tym razem udało się, to już jest coś, to już jest więcej. Tak, jest wyraźny krok naprzód. Ogólnie rzecz biorąc, mam tu wypisane tylko efekt na 10 plus 13 plus. Na 10 plus... ogólnie rzecz biorąc, mój atak zadaje 3 dodatkowe rany, czyli w tym momencie 4. I jest przebicie plus 1. To nie masz przebicia na 7. Okej, okay. No to zadaje 4 rany po prostu. Okej. Okay. Strzelając serią z działu karabinu. Czyli łącznie 2 finishery zadały 9 rana teoretycznie, chociaż może mieć jakiś pancerz albo coś. Znaczy, to jest takie typowe, że zanim jeszcze się dobrze dym rozwiał, to ja tam poprawiłem. Ona opuszcza palec i w tym momencie wypalają po prostu tak z 50 dział. Tak, no, dokładnie. Które otaczały kabel. Taka bateria. Nie mam dobrze jeszcze swoje. A jeszcze stoi? Mogę dorzucić. Jej, tam powinno polecieć takie jedno różowe, energetyczne serduszko wystrzelone przez figurę. I ją tak trafić w czoło i przewrócić. Nie, wiecie co, w tym momencie ją położyliście, ale zaczynają ją otaczać Reaperzy. Ogólnie rzecz biorąc, więcej Reaperów niż Haru kiedykolwiek widziała. Działało. Ogólnie rzecz biorąc, Reapery się pojawiały w ilościach kilka, a może kilkanaście, a nie 30 na raz. Czy możemy zrobić jeszcze jakąś akcję? Tak, jasne. Przesadnie mnie podpuściłeś. Dobra, to oce ludzie, mój pomysł jest taki, że on stwierdza, że ona jest zbyt ciekawym obiektem badawczym, żeby pozwolić im ją zabrać. Więc ja po prostu będę spróbował przeładować swoje urządzenie. Znaczy odpalę drugi raz finishera, pomogę. Tylko, że nie mam amunicji, więc będę rzucono minus 1. No cóż, rzucaj. Mogę było jakoś pomóc w tej chwili? Myślę, że tak. Masz jakiegoś buffa albo coś? Albo rzuć jakiegoś buffa, jeżeli masz zwiększającego rep. Ma. Skill to jest zwiększa. No właśnie. Znaczy wiesz, nawet jak mi zwiększysz remo 1, to będę miał... Chociaż nie, będę rzucał na 0, więc i tak jakiś plus. Ewentualnie. On był obciążenie 0, to ja a nie lepiej będzie zrobić coś takiego,
że po prostu każesz Haru to zrobić. Po kto ma najwięcej zrobić? Spokoju z nas wszystkich? Bo myślę, że to jest po prostu, jeśli chcemy ją schwytać w tym momencie, to myślę, że to jest działanie pod presją. Nie, wiesz co, w tym momencie to co Mondo chce zrobić, to rozwalić wszystkich Reaperów jednym strzałem. A, okej. Okay. Nie, bo myślę, że może być coś takiego typu, że ją po prostu, że my ją odsłaniamy ogniem Haru, a ją w tym momencie stamtąd poza tym, po prostu wiecie, porywa. Jeszcze trzeba, szkoła i uczniowie nadal są w tej innej przestrzeni. Więc okay. To nie jest tak po prostu, że... No dobra. Porwiecie ją i uciekniecie, nie? No za to nie, no możemy ją porwać. Rzucam plus 2, bo za amunicji biorę plus 2, co tam było. Okej. Okay. Zobacz, obciążenie 0, więc... Roll 20, kurwa! No nie! Kurwa! Każdy ma kiedyś taki... Taki rzuty. Dzień. To jest taki trzecie, dzień. To jest trzecie, to są trzecie dwie jedynki. Kurze tobie do tego device'a, w końcu, że szeknę do niego wrzucę. No wrzucił dwa szekle i nie wiem, co tam było. Ale, to jest... kurde, Paul, ja bym zrobił z tego wątek. Dlaczego urządzenie figurę nie chce działać? Mówię, że z jakiegoś powodu coś jest nie tak jeszcze. A to jest dobry motyw fabularny, skoro tak rzuca. No. Dobra, rozumiem, że nikt nic więcej nie ma. No, nie, to czy ja mogę rzucić po prostu na pomoc, że tam robię taki ostrzał pomagający? Znaczy, ja bym to powiedział, że nieważne, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie, to jednak ktoś inny może spróbować. Albo, nie, zobaczy się, dobra, ja rzucam 2d6 minus 1. Ale Shigure przerzuciła 2 minus 1, kurwa. Kurde, mówię, mogę ci... Trzeba było poczekać, mówię, mogę ci rzucać na pomoc. Mam 0 HX-ów z tobą. Nie, ale wiecie co, Reaperzy ogólnie rzecz biorąc w tym momencie olewają trochę swoją tą i po prostu suną w waszym kierunku. I przekrzywiają swoje dzbany i z kolei w całą waszą grupę idzie... wali coś w rodzaju wave motion gunów. Dumi mor, ja chcę zrobić swojego finishera. Okej, proszę. Full kanta. Dobra, więc mój finisher ma minus 3, ale w tym momencie wydaje wszystkie 3 z dynama. Aha. Chyba można wydać wszystkie naraz, nie? Tak, jasne. Tak to miało działać. To będzie właśnie miało działać, żeby sobie naładować finishera. I w takim razie mam plus 1 z remu, bo bronię nas wszystkich. No. No. I więcej jakiś plus 1 nie dostanę chyba więcej, nie? Bo nie ma jak, więc będzie 2d6 plus 1. Podejrzewam, że to będzie ten rzut, który mi nie wyjdzie. Roll 20 dajesz. Żeby... Ma ktoś ze mną jakąś pomoc czy cokolwiek, kto ma ze mną HX? Kuźwa, ja mam HX plus 4 z tobą. Dojeb do tego jakąś pomoc. Że jakoś, nie wiem, błyskawicznie mówię, że jestem specem od twoich moszuganów teoretycznie, więc... Celuj w to miejsce, tak? Tak. Dobra, no to rzucam z hejsami, ale jak teoretycznie mam hejs plus 4, to rzucam plus 4 czy plus 3 jest max? Plus 3. Nie, plus 4 się rzuca. No, tak, 4 się rzuca, bo to zmienia różnicę. Dobra, to dyszka. Różnicę. Dyszka. No. No, to robi różnicę do dyszki. No to mam 2d6 plus 2 na finisherze w takim razie. Jak się nie uda, to będę zły. Ja też będę zły. Kurwa! Pan bądź człowiekiem dasz jakiś bonus skądś. Z dupy. To jest po prostu... Nie wiem, Haru, jaki ty miałeś powód do walki? Honor. Nie wiem, że... Nie wiem, że honorowo ci się wydawało, że oni chcą ją załatwić, bo ich zawiodła i w ten sposób chcemy ją teoretycznie nie uratować, tylko... Tak jakby, żeby nie zginęła. Ale to... Ja się to trochę śmieję, ale no kuźwa, że to... Czekaj, jeszcze niby ja mam 3 HX chyba, ale to nie wiem, czy wolę chyba nie rzucać. Wiesz co? Pozwól mu to zrobić na coś takiego, że moja odpowiedź się spotyka po drodze z tym waveganem się siłują. Niech on to przechyli. W sensie jak przechyli? Dam wam jeszcze jeden rzut. Wymyślcie tylko ja ci chcecie zrobić i ja. No właśnie o tym mówię, że się siłuje moje full counter z atakiem tych i w tym momencie coś Shigure robi tak, że wiesz, przechyla
na naszą stronę siłę tego kontrataku. Tylko wiesz, ale co ma zrobić? Znaczy wiesz co? Wymyśl co robi. Znaczy wymyślcie co konkretnie robi. Plus 4 ze mną, tak? Z HX-em coś trzeba zrobić. Czekaj, co ma za HX-y znaczy ze mną? Rozumiemy się bez tego, bez słów. Na tym można coś zrobić. Dobra, to myśl co robisz w takim razie. Ja też myślę co robisz, ale w sumie... Ja nie wiem co masz za ataki na tych broni swojej i ewentualnie... Wiecie co? Dobra, nawet wam to opiszę, bo z tego jest fajna scena. Rozumiecie się bez słów, nie? O. Więc Haru, wiesz, że musisz obronić całą drużynę. Rzucasz się przeciwko temu promieniowi, ale tym skoncentrowanemu promieniowi i wszystkich Reaperów. Ale, spuścimy, ale czujesz, że nie dasz rady. I odwracasz się do Shigure, ona tylko lekko robi skinienie głową i rzuć czy to wystarczy, żeby dać dodatkową siłę dla Haru. Czyli Skyxów? You can do it. Gambale Haru. No to czekaj, to będzie... No te HX-y to będzie plus 3, jak mam z nim 3. Tak, ewentualnie 6. Ja jeszcze mogę sprawdzić rzucić na dobra, pomoc. Dobra, daj mu najpierw to zrobić. Nie, to jest ostatni rzut, jaki wam pozwolę, zanim to rozwiąże, jak to się, co wybuchło. No! Końcu, no. Kurwa wyszło. Dobra, więc sam ten rzut podnoszę do 7. Ta szóstka była nieśmieszna po prostu. Patrzę co te rzuty. I to oznacza, że udaje ci się w nich odbić, tak? Mhm, z damage'em większym o 3. Okej, okay, a gdyby było 10 plus, to co jeszcze ci dodaje? Nie ma nic więcej, ja mam po prostu tak to opisane. Że jeśli odbijam, to jest damage, więc mogę, będę musiał rozwinąć jakoś tego. Znaczy można powiedzieć, że na 10 plus ten do obrażenia są zwiększone. No nie, tak, bo to jest kurde, bez przesady, to jest finisher tak czy inaczej. Więc... On nie zadaje damage'a sam z siebie, nie mogę go odpalić, dopóki atak we mnie nie pójdzie. Ale jeszcze chcesz go osłabić. Znaczy domyślnie używasz tego na czymś, co tak czy inaczej zadaje. Nie, domyślnie używam tego... Kurde, najbujesz ty sobie za 5, to daj mi mieć normalnego finishera, tak? To znaczy ja po prostu tak ma... uważam, że ty wykorzystujesz to na ataki, które tak czy inaczej zadają na przykład po 4 czy 5. Tak, ale on musi najpierw poczekać, żeby ktoś odbił duży atak. No, ale no ja dobra. Nie mogę tego użyć wcześniej. Ty możesz to sobie stwierdzić, dobra, odpalam finishera w pierwszej rundzie walki. Ja tak samo. No. On też może, tylko... No, nie mogę. Nie bardzo, bo najpierw musi poczekać, żeby przeciwnicy cokolwiek rzucili w was. No. Ping-pong. To jest zrobione jako skill obronny, a nie skill do ataku. No dobra. Więc fuck you i zostaw mojego skilla w spokoju. Tak. Co najwyżej można jeszcze podnieść te obrażenia przy 10 plus. No ja do jakichś 4-5. Znaczy ewentualnie ogólnie, że na 10 plus może podwajać po prostu to, co przeciwnik. Dobra, ale wydaje mi się, że ta dyskusja tak. To powinna być po sesji. No. Dobra, tak czy siak. Udaje ci się odbić ten promień. Jej, chociaż nie czuję się dobrze z tego powodu, bo to jest naciągane. Takie wyżebrane wręcz bym powiedział. Tak. Tą jedną rzecz możemy wyżebrać. Znaczy, nie wiem, ja na przykład na 6, jakby ten na miejscu pola był, to powiedział, że odbijasz ten promień, ale nie wiem, coś... Nie, wiecie co? Problem jest w tym momencie taki, bo rzuciliście tyle negatywnych rzeczy, że ja mam jakieś ruchy swoje teraz, tak? No właśnie o tym mówię, że coś bym tam dał. Więc ogólnie rzecz biorąc, w tym momencie pierwsze, wszyscy jesteście już wycieńczeni tymi walkami. Shigure ogólnie rzecz biorąc obniżę trochę rem, ponieważ jej device strasznie nie chce z nią współpracować. Dobra, to zedytuję. Minus tak. 1, minus 2. Minus 2. To można zrobić fabułę wokół tego device'a. Tak. To jasne, tak. Device'y Kany i Harus. Znaczy dobra, wszystkie pozostałe trzy device'y po odpalaniu tylu finisherów są już mocno wyczerpane. No, to na pewno. W moim jesteście też zmęczeni, też wam. W zasadzie to też można najlepiej opisać po prostu spadkiem rema o jeden każdemu. Mhm. Dobra, to zezytuję. Brakuje wam też amunicji, dynamo się rozładowało i w ogóle jest przesrane. I w tym momencie standardowo wydaje wam się, że tak, nie widać już, znaczy tak, dym się powoli rozwiewa, widać już sylwetę creeperów, ale stoi tam Akira. No. Ma przerzuconą tą dziewczynę tak przez ramię,
Onisa ma! Pokręcił tylko głową, stwierdził idiotka i zniknął. Co stwierdził? Idiot? Tak, baka. Nie, to była bardziej właśnie fucking idiot. A czy on chce że do mnie, do nas, czy do tej dziewczyny? Nie jesteś pewny do kogo, czy do was, czy do niej. Dinore, tak. Merlini, please! Ja muszę współpracować. Kotol Gipmana. Dobra, tak to ja opadam na jedno kolano jednak, dyżąc ciężko, bo to kurde... Sądowo mieczem się podpierając. Tak. To było... bardzo pouczające. Aż mi działa opadły. Figurę w tym momencie dostrzegam na swoim dewajsie taki napis z boku: wykup DLC, 5 dolców. Wykup sezon pasa. Wersja demonstracyjna zakończyła się. Nie, serduszka się skończyły jak w szuflu. Tak, trial, kurde, device. Ja mówię to, co do tej pory, bo to była wersja demo, a teraz za dobre rzuty trzeba płacić. Dobra. Co się dzieje z tym polem bitwy dookoła nas? Jest jak było. Dobra. Że złole będą wasze problemy za was rozwiązywały, no proszę was. Wolę się dopytać, tak? Tak. A to kurde na pewno nie jest normalne pole, bo normalne pole bitwy to nie zabiera ze sobą całej szkoły i nie zostawi wielkiej dziury. Dobra, sensei, jakieś pomysły? Co? Tak masuję swe czoło, zaraz jakieś będę miał. W ogóle to ona. Technicznie rzecz biorąc masz pewną zabawkę, która pozwala manipulować różnymi dziwnymi polami. Tak, o właśnie. Którą już zbadałeś i mniej więcej wiesz jak działa. Tak, biorę, tak, idę po tą zabawkę i mówię, już mi się nie chce na tego po prostu pisać, że wklepuję. Pociągasz za wichajster. Pociągam za wichajster. You do the thing, okay. I'm doing the thing. Co prawda przez jeden moment jak spotkałem się z tym okiem starego boga, to pomyślałem, że kuźwa zaraz po prostu pierwsze co zrobi jak wrócimy, to wezmę młotek i rozpieprzę to urządzenie manipulator, ale jeszcze się przyda. Ale tyle nowych rzeczy odkryłem. Dobra, ogólnie rzecz biorąc tak, udaje ci się bez problemu przywrócić szkołę do właściwej przestrzeni. I jak tylko to zrobiłeś, wszyscy czujecie coś w rodzaju fali potężnej negatywnej energii. I jeżeli potem będziecie kogokolwiek pytali, to nikt nie zauważył, że szkoła zniknęła, a oba nie wie dlaczego poszło. Znaczy, oba stwierdziła, że ma bliżej do wujka i dlatego tam wydrukowała, a figurę będzie musiała żyć z gigantycznym tym rachunkiem do spłacenia. Rem minus 4. Usagi dobiegła na policję, oni pobiegli, a tam szkoła jest i wiesz, głupie dowcipy. Nie no, w ogóle Usagi mogła nie zapomnieć. Ty też zapomniała gdzieś w drodze. Nie, wiesz co, przyjechali razem z policją, szkoły rzeczywiście nie było, po czym nagle szkoła się pojawiła i oni tak... A co my tu właśnie robimy? Co się stało się, nie? Tak. Takie totalne. Kiedy wyjechaliśmy na patrol? Tak. Miały być pączki. Pączki. Dunuty. Kurde, a że też się pod ten. A to co nieważne są. Dobra, ciśnijmy to do końca i potem się to obgada. Ja ciągle uważam, Fel, że to, że Kana chciała zawołać policję, to było jak najbardziej im karakter. Dobra, to na razie nie jest ważne. Potem sobie podyskutujecie, Jezus Maria, naprawdę. No dobra. Po drugie, jak Mondo zbadał sygnały, które zdobył z. Wyczytał z po tych wszystkich badaniach, które wykonywał. Aha. Okej, to udało ci się zorientować, że to urządzenie tak naprawdę to co robi. Znaczy to co zrobiło w tym konkretnym wypadku, to po prostu stworzyło puste pole bitwy. Bo ono służy dokładnie do tego, żeby niezależnie czy się jest w prawdziwym wszechświecie, czy w jakimś innym, tworzyć dodatkowe pola bitwy. Okej. I w ten sposób, jeżeli ma się je przy sobie, to można się stamtąd wydostać. W momencie, gdy swoją ciotkę wysłałeś, to ona prawdopodobnie jest też teraz w takim pustym polu bitwy. No, to nie chcę tam pobędzie.
Możesz zrobić pole bitwy w polu bitwy, tak? Tak. Chociaż znając życie i tropy i tak dalej, to prędzej czy później pustka ją znajdzie. Tak. Tak, natomiast twoje dzielne włamanie się spowodowało drobne uszkodzenia. Przez co ogólnie rzecz biorąc całe to mikrouniwersum stworzone do, na potrzeby walczenia całkowicie się rozpadło i rzuciło was w przestrzeń, która jest między światami. Nas? Ale nie. Znaczy no Mondo i to. Mhm, ale to nie była konkretnie pustka. To była konkretnie pustka. O! O! Nowa rzecz. Nie każdy może powiedzieć, że był w pustce. Właśnie to z takiego wielkiego demona, wokół którego latają banany. Donkey Kong. Demon, który nazywa się Grodd. Tak. Właśnie, czy mamy kota? Tak. Nazwiemy go Ben. Kot zaczyna gadać. Kot żyje. Właśnie nie, kot nie żyje, a chodzi i gada. Dobra, jak nazwiecie kota? To jest ważne. Dlaczego ja się w Dresdenie nazywał? Jakie w Dresdenie, Mister. Jak w jakichś animcach się kot nazywał? Jak Japończycy nazywają koty? Kurde. Nie, ja niestety jednego... Jak się nazywał ten kot w Nichijou? Boże. Nie wiem, nie oglądałem. Proponuję Luna albo Artemis. Sakamoto może być, pasuje. Luna, Demis też mi pasuje. Artemis. Sakamoto. Zawiążełem takim czerwonym. Biorąc pod uwagę, że fabuła z grubsza jest prosto z Sailor Moon, to niech to będzie Luna albo Artemis. Mogę go nazwać Goebbels? Dobra, ja go wpiszę nie jako... Nie był kot ja go wpiszę jako Artemis. Nie wiem, że był kot Goebbels, ale po prostu do kanałem. A może Behemoth? Kot Behemoth. A Behemoth to... Rankin! Ciekawe, jak ty to zrozumie teraz, co to za Behemoth, co za banda dubów. Jezus Maria, no. Też jestem aż zdziwiony, że nie rozpoznali z miejsca. Znaczy, kot Behemoth ja kojarzę, mimo że nie czytałem. Ludzie, bo nie chcemy się nie będziemy dywagować 10 minut imieniem kota, więc... Nie no, niech będzie Behemoth, może nawet być, że Kana czytała i zaproponowała. Tak, w końcu kurwa klub literacki. No. Więc klub literacki powinien mieć kota Behemota. I mogła się właśnie dziwić, wy impertynenckie debile, bo jak możecie je wiedzieć? Dokształćcie się. Już wiadomo, jaka będzie lektura na wycieczce szkolnej. Tak. Ja sam dobrze, to mamy kota Behemota. A ostatnio znalazłem w domu, rozpadające się. Ostatnio mam, ja jakoś nie chcę mi się nic czytać. Paru miesięcy. A to jeszcze jedna rzecz, zanim zrobimy chyba zakończenie odcinka. To tak nie tyle nieśmiało, ale bardzo śmiało stwierdzam, że to co robiłem na tej sesji, te podążanie za tym całymi testami, to co zrobiliśmy, to gdzie byliśmy, to jestem absolutnie pewien, że to mi się kwalifikuje pod mój powód do walki Good Informacji. Aha. Żeby expa zrobić. A, jeszcze na koniec, jakby mógł. To jeszcze Haru gdzieś tam przejmuje na dzielni w międzyczasie. Okay. I wyjmuje ten telefon, tak lekko się na niego patrzy. Znaczy nie, ja też przejmuję Haru na dzielni, bo ja też chcę o tym pogadać, więc można nawet uznać. Ty proszę, że dwie osoby pokazują jej zdjęcie raku i dziewczyny, tak? Znaczy ja nie ja robię zdjęcia, ja po prostu chcę o tym z tobą pogadać. Znaczy moment, czemu w ogóle ty... Aha, bo najlepszy przyjaciel, żeby coś... No przecież ja wiem, że to jest twój najlepszy kumpel i tylko kumpel, bo przecież o, tak. Ty jesteś facetem i że jak ty się możesz w nim kochać? Przecież to zakazana miłość. To by była zakazana miłość. Dobra, to nie jest ona nie tak. Się w słowniku kady nie mieści. Reakcja Haru na widok zdjęcia to jest tak jak Goku wchodzący w Super Saiyan. Tak. Znaczy na nie najpierw lekko ci się rusza w jedno wtedy, wtedy w restauracji. To zaczyna szybciej oddychać, a potem jest... Nie. Inaczej. Zaczyna się nagle, wiesz, taka mroczna aura z niej unosić. Włosy jak to w górę z tego typu cuda. Tak, Darth Vader, trzecia część. Tak, Kaza no. Tutaj taki oddech jak od Darth Vadera i właśnie taka mroczna aura się z niej unosi. Kurde, jakbym tam był, to bym ale tak, mówię, wtedy w restauracji to w sumie była taka nastroszona i wroga i wam przeszkadzała głównie przez to, że ty wtedy byłeś dziewczyną.
Doskonała impersonalizacja Harusani i odpalam marsz imperialny. W tle leci. No. Ja zarzucam połem tej, połem, no, marynarki tej szkole i odchodzę. Powiewając włosami. Tak, zresztą mam, widać na tym, widać na obrazku, jaką mam, więc idealnie możesz coś takim zarzucić. Imperium kontratakuje. No dobrze. Leczy na jukeboxie. Havanagila ending. Ending jest. Havanagila jest głupie, powiem to oficjalnie. Oficjalny ending. Dobra, ja tam dalej pomysłów na nic nie mam. To znaczy wiesz, że trzeba na następnej sesji będzie jakoś pogadać o tej sytuacji tak trochę konkretnie. No. Teraz już może nie, ale... Znaczy możecie i teraz, jeszcze możemy chwilę pograć, nie? Czy nie? Znaczy nie, bo znaczy, ja bym chciał na przykład jeszcze coś obejrzeć. A, no dobra. Znaczy no, nie no, jak wszyscy to możemy na dzisiaj skończyć. Ale tacy, do tej pory mamy taką formułę, że zawsze jest coś, jakieś komediowo-fabularne te rzeczy, a potem jest walka, a potem koniec. Podsumowanie i koniec, no. Więc... No nic, ja też zwykle nie gadałem. W sumie jeszcze przyzwyczaiłem do rytmu tak. Tych sesji takiego, więc... Po prostu... No dobra, spoko. Więc ja jeszcze nastawiłem, to jeszcze jest koniec, więc... Czy jest jakiś stinger, no, no. Czy jest jakiś stinger na zakończenie odcinka, coś li gadają, czy nic w dzisiejszym odcinku? Tak, może mogą ten. Znowu pojawia się kobieta w czerwonej sukni. Ciebie nie wyjdę z brązu. Nie, że tak nawiązując do tego Dziwinoura. Patrzy na... Fakirę. Patrzy na... drugą swoją podwładną, nieprzytomną. Pokręciła głową. I w końcu mówi od teraz koniec działań indywidualnych. Straciliśmy już jednego z generałów wielkiego mrocznego władcy i omal nie straciliśmy drugiego. Trzeba wreszcie zająć się tymi dzieciakami. Jaki dwa złote zero? Tak. Tak ja nie cierpię tych smerfów. Ładnie. Dobra, co to robi za zakończenie? Dobra. Daj mało. Wiesz, że trzeba puścić jakiś dobry ten ending.